Hejka, witajcie w kolejnym odcinku z Let's Play to the Moon na ślepo. Tak, nazywaj mnie kangurem. A to zeskoczysz? Nie jesteś z Australii. No dobra. Kongo to obchodzi. O to obchodzi, jesteśmy 20 bilionów nanometrów nad Ziemią i stoimy w aha, cholernym miejscu na przeznaczonym na flagę. Po prostu skacz, pewnie nie zrobisz sobie krzywdy. Aha. Zlatujesz sobie ze mnie tak jak skok na bungee bez liny. Nie możesz tu zostać, nie możesz spaść, Boże. Kopać do sodzi. Boże, nienawidzę takich sytuacji. No, co zrobisz? Przysięgam, jeśli kropki. O, zaskoczył mnie. Ewa, co do dolary, małpa, procenty, hashtag, wykrzyknij, nie, na zapytania i wykrzyknik. Jolo, zaskoczył sobie. Ja, stosujemy od razu. Mięczak. Co za mięczak.
Dzień. On spadł na ten, na zewu. Jaki zero dla wpłat. Gdzie on jest? Może jest, ty co? A, jest, żyje. A jak ktoś spadł na mnie? Przecież on, oni dalej są w wspomnieniach tego dżunnego. Ja ten skaczę, jalo. Ojej. No, to tam. Będzie synka. Jesienną porą John E. Raven. Aha, dlaczego ją tak zostawiłeś? Przypuszczam, że nie jest mu już potrzebna. Jak to nie jest? Miałem na myśli, że nie jest, nie jest potrzebna już statku. Wiesz jak to, wiesz jak to teraz jest? Wszystko korzysta z technologii GPS. Dobra.